Dzień dobry. W świecie na głowie dziś królowa. Królowa clubbingu. Kasia Nowicka. Jakby się ktoś zastanawiał, to od razu dodam Nowika. No i wszystko wiadomo. Bardzo mi miło. Wokalistka, dziennikarka muzyczna, autorka tekstów. Czy mogę powiedzieć producent muzyczny? No, na pewno, ale bałam się, że powiesz DJ-ka, a już DJ-ką nie jestem od jakiegoś czasu. Ale tak, no można powiedzieć, że producentka, szczególnie jeśli chodzi o ogarnianie jakby tych wydawnictw od tej strony. Wiesz, ja tak myślę sobie, że zaprosiłam sobie konkurencję, bo my mamy swój kanał na YouTubie, nazywa się Dworek TV, ale ty też masz swój kanał, Nowika TV. No tak, mam swój kanał Nowika TV, mam też kanał Jak Było, no troszeczkę wiadomo, no jeśli chodzi o Nowika TV, to jest po prostu kanał, na którym znajdują się moje teledyski. Natomiast też spróbowałam swoich sił jako reżyserka właściwie, bo te odcinki Jak Było, które nakręciliśmy, szczególnie ten o Smoliku, no to właściwie cała reżyseria była po mojej stronie. Ale no to na to trzeba mieć fundusze, trzeba mieć czas, więc to tak sobie powolutku na razie. Oglądałam, tak. Bardzo mi się podobały i myślę, że jak ktoś będzie czuł niedosyt, to może sobie wpisać Jak Było. Tak, tak, tak. I obejrzeć, bo mówisz tam o historii polskiego clubbingu, mówisz tam o polskim techno. Tak, mówię o swojej trochę historii, bo jest o zespole Futro, no i właśnie o Smoliku. I nakręciliśmy też odcinek o CC Records, czyli wytwórni, w której debiutowałam. No właśnie, ale jest tam odcinek o tobie, przeglądnęłam dokładnie, chyba dwa odcinki nawet. Tak, tak. I to zaczynamy, Kasiu, od początku. Powiedziałaś, stojąc na osiedlu, na którym się wychowałaś, że byłaś odmieńcem. Tak, tak, no byłam, bo to Jelonki to jest takie osiedle, po prostu takie osiedle warszawskie, gdzieś tam troszkę bardziej oddalone od centrum, gdzie dzieciaki po prostu po lekcjach grały w siatkówkę i zajmowały się rozrabianiem, a ja wracałam ze szkoły i późno i musiałam jeszcze odbębnić granie na fortepianie, potem na flecie poprzecznym. Też byłam bardzo przez mojego tatusia pilnowana, sama z siebie chciałam chyba po prostu gdzieś tam, wzorując się też na moich rodzicach, chciałam raczej mieć te dobre oceny. Później to tam różnie oczywiście wyglądało, jak różne głupie pomysły zaczęły przychodzić do głowy, ale faktycznie byłam taką trochę dziewczynką z tak zwanego grzecznego domu, a tata bardzo niechętnie mnie na to podwórko wypuszczał. Ale rozniosła się też wieść, bo mój tata wtedy też udzielał tata się czasami... Lechnowicki. Tak, tata Lechnowicki udzielał się czasami w Teleranku na przykład. Ja już nie pamiętam, co to dokładnie było, co on tam w ogóle robił, czy w 50-15. Tata był wszędzie w tych czasach. I jak się to troszkę rozniosło po osiedlu, no to tak, patrzą na mnie, no tak z zaciekawieniem, trochę mi dogryzali, ale jednak z jakimś szacunkiem. No potem jak się okazało, że jeszcze mam różne takie fajne towary na wymianę, typu oryginalne Brawo i naklejki z Brawo, no to w ogóle tam po prostu zaczęłam troszeczkę rządzić. Tata, w tych czasach, a rozmawiałyśmy wcześniej, wiem, że obecnie również, bardzo elegancki mężczyzna. Tak. To były czasy takiej muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. No tata był chyba jednym z najbardziej znanych dziennikarzy muzycznych wtedy. Ja się wychowałam na tym. No miło, miło. Kogo prezentował i ten jego elegancki sposób mówienia, więc myślę, że z ciebie też chciał zrobić taką dziennikarkę na swoje podobieństwo. Znaczy nigdy mi niczego nie sugerował, natomiast ja jako dziewczynka byłam bardzo w niego zapatrzona i właściwie było wiadome, że bo czasem dzieci tak trochę na przekór, prawda? I tata się zajmuje muzyką, to ja będę dentystą. Nie wiem, że robią rzeczy na przekór. Natomiast tutaj ja wiedziałam, że muzyka musi być obecna w moim życiu, w jakimś formie. Ale lubiłaś ćwiczyć, czy tata pilnował tego? Nie lubiłam. Miałam taką wizję, zresztą o czym tacie później opowiedziałam, kiedy on tam krzyczał zza ściany, nierówno! To ja miałam taką wizję, że ja ten flet poprzeczny rozwalam po prostu o ścianę. W drobny mak. Nie lubiłam, bo to po prostu były żmudne ćwiczenia. Muszę powiedzieć, że szkoła muzyczna, do której uczęszczałam i zdaje się, że w niektórych się niewiele w tej kwestii zmieniło, to była szkoła na Miodowej, no jedna z lepszych w Warszawie, ale niestety mało te szkoły rozbudzały chęć takiego eksplorowania tego instrumentu.
w ogóle nie było czegoś takiego jak improwizacja, w ogóle nigdy. Tylko te pasaże, gamy, długie dźwięki, nie wiem, czy te w tej nuty. Chwili jest improwizacja. No właśnie, i to bardzo szkoda, bo tak naprawdę do wielu aspektów, na przykład do muzyki poważnej, mam wrażenie, że ta szkoła mnie zniechęciła. Także w ogóle odwrotny jakby skutek. No. Ja podobno rodzice, jak cię brali do kawiarni, to ty już wtedy zaczęłaś, śpiewałaś na środku kawiarni. Tak, już tak. Wtedy taki, mówiłaś, że będziesz śpiewać, a nie grać. No, był taki moment, że lubiłam się troszeczkę popisywać, czy to troszkę aktorsko, czy trochę wokalnie. Ale później przyszedł moment taki, jak myślę, że w wieku każdego nastolatka, jednak takiego wstydu i kompleksów. I zorientowałam się, że ten głos jednak mój nie jest na tyle silny. On mi nie pozwala jednak śpiewać. No wtedy jakby królowało to śpiewanie takie estradowe. Edyta Górniak, prawda, z zagranicy Céline Dion. Kocham cię za to, jak powiedziałaś, że ja nie zdobywam oktaw. No tak. I ja się zorientowałam, że wzięłam nawet udział w jakimś tam festiwalu, posłuchałam tego nagrania. I mówię, kurczę, no to jest po prostu słabe. Ja tu nic nie wskuram. Więc zajmę się muzyką od innej strony. Poszłam do pracy do wytwórni fonograficznej i tam miałam ogromne szczęście w ogóle spotkać ludzi w tym miejscu, którzy po pierwsze, dzięki nim zaczęłam pisać i robić wywiady z artystami, bo dzięki Rafałowi Baranowi trafiłam do magazynu Plastik, już nie istnieje ta gazeta dawno, która traktowała, jakby opowiadała o muzyce elektronicznej, która dopiero wtedy rozkwitała, więc to naprawdę była nowatorska gazeta, bardzo nowatorska. A z drugiej strony spotkałam tam Grzegorza Hoffmana, który wraz z Pawłem Sitą zakładali radiostację. Więc dzięki pracy w tej wytwórni trafiłam i do radia, i do gazet. No tak, ale zostawiłaś taką ciepłą posadkę. Miałaś tak. Dostęp do muzyki. Byłaś tak. Asystentką szefowej. Tak, tak. Później zajmowałam się promocją prasową. Tak, wyjeżdżałaś, robiłaś wywiady. Mhm. I nie żałujesz? No dziś mogłabyś jak być szefową wytwórni. Dziś, jak wyglądają czasami zmagania wytwórni, żeby się w tych nowych czasach odnaleźć i jak czasem ta praca moich znajomych, którzy pracują, zostali jakby w tych wytwórniach, jak często jest rutynowa i taka troszeczkę teraz pozbawiona tej iskry, bo po prostu no, gorzej się trochę wiedzie na tym rynku wydawniczym. Ja pracowałam w takich naprawdę złotych czasach, kiedy wytwórnia mogła sobie na przykład pozwolić na to, żeby 10 dziennikarzy wysłać na koncert do Londynu. No takie rzeczy się już raczej nie dzieją, no sporadycznie. No i wtedy też ta płyta kompaktowa była wartością. Zabijaliście dziennikarzy o te płyty kompaktowe, a teraz to jest tak, że każdy się modli, żeby ich nie dostać. A ty miałaś prawie wszystko. Ja miałam prawie wszystko, no. Dziś nie słucha się już muzyki z płyt kompaktowych. No nie. No właśnie cię chciałam zapytać, jaka jest przyszłość? Czy jest w ogóle przyszłość dla kompaktu, czy już nie? Trudno powiedzieć, bo to wydawało się w pewnym momencie, że przyszłości dla płyt winylowych też nie będzie, prawda? Że to jest jakiś taki zamierzchła sytuacja. Natomiast no, one przeżywają taki renesans. W tej chwili te tłocznie winylowe są zapchane. Trzeba czekać na, jak chcesz wydać winyla, to musisz to zrobić z ogromnym wyprzedzeniem, bo po prostu nie nadążają właściwie te firmy, żeby to było na czas. I naprawdę ludzie taki się wytworzył, no na pewno w jakimś stopniu snobizm, ale chętniej ktoś kupi sobie winyla niż płytę kompaktową. No to jest ciekawe. Troszkę inaczej jest w hip-hopie, powiedzmy, no bo jednak nadal to środowisko lubi te płyty kompaktowe i tutaj widać to od razu po tych statystykach, że ta sprzedaż właśnie w hip-hopie chyba ma się najlepiej. No bo wszyscy słuchamy teraz muzyki ze Spotify. Tak, ze wszystkich platform z tych, możliwych. Tak. Ale czy artysta coś z tego ma? No, to jest temat rzeka. Ja też nie czuję się taka, nie mam takiej pełnej wiedzy, żeby się o tym wypowiadać. Mogę tylko powiedzieć z własnych doświadczeń jako artysta, że ktoś, kto nie ma bardzo dużych osiągów tutaj, milionowych, to właściwie, no cóż, powiem szczerze, nie zarabia z tego nic, bo to są... Za każde odtworzenie to są jakieś tam miejsca, któreś tam po przecinku. To nie jest tak, że to jest na przykład złotówka, prawda? Tylko to są w ogóle jakieś naprawdę mini kwoty. Wynika to też z tego, że rynek zmieniał się tak szybko, że te wszystkie umowy, te kontrakty, które były zawierane z artystami, nie nadążały.
Czyli jest jakiś kontrakt sprzed na przykład 3 lat i on obowiązuje w jakiejś wytwórni. Natomiast on się już nijak nie ma do rzeczywistości. Ale żeby to zmieniać, potrzeba znowu czasu. Znowu gdzieś tam w tych siedzibach na samej górze. To musi stamtąd pójść, potem na te inne kraje. To jest naprawdę taka procedura, która moim zdaniem jak nie zostanie jakoś usprawniona, to ciągle będzie tak wyglądało. Bo to trzeba adaptować do nowej sytuacji na bieżąco. Ty miałaś szczęście do ludzi w swoim życiu, bardzo. Bo zawsze się pojawiał ktoś. Bo teraz chciałam zapytać o Artura Rojka, bo tak nosiłaś to śpiewanie w sobie, nosiłaś, tata cię zabierał do Opola na festiwale, patrzyłaś na to. Do Sopotu, ojejku, kochałam się w tych wszystkich występujących artystach. Do dziś pamiętam, że występował tam taki holenderski artysta Alan Michael. Proszę się nie śmiać. On się inspirował oczywiście Michaelem Jacksonem. Miał taką opaskę, był blondynem. Boże. I on się zaprzyjaźnił z moim tatą bardzo. I wręczył mojemu tacie, do dziś to pamiętam, winyla Michael Jackson Bad. Ja go bardzo kochałam. Ale to dobra, to jest dygresja. Natomiast słuchaj, ale rzeczywiście... historia trochę zatoczyła koło. Prowadziłaś koncert w 2020 roku w Opolu. Tak, scena alternatywna w Opolu, tak. No i jak porównywałaś do tych czasów swoich, kiedy tam gdzieś kucałaś za kulisami, to co sobie pomyślałaś, że Boże, jak to się pomyślałam sobie, ale fajnie jest, teraz ja jestem tutaj na scenie, bo muszę powiedzieć, ja 2 razy prowadziłam ten koncert. On jest zresztą związany z bardzo fajnym programem prowadzonym od lat na antenie telewizji, o Jezu, TVP Kultura, też pomyliłam. I muszę powiedzieć, że się bardzo dobrze w tym czułam, jak ryba w wodzie. Okazało się, że to jest coś, czym mogłabym też z chęcią się zająć. Tym bardziej, że na scenie też pojawiali się artyści, z którymi mam po prostu na co dzień do czynienia, czy w swoich audycjach. Nie był to dla mnie jakiś odległy gatunkowo wybór artystów, tylko właśnie takich, którzy w miarę byli bliscy temu, czego ja słucham. I te radiowe rozmowy są też świetne, bo jest kilka na YouTubie. Przesłuchałam sobie z przyjemnością. No, dziękuję. Zaczęłam też takie podcasty z artystami. Miasto Sfera to się nazywa. Prowadzę to w duecie z moim partnerem Leksem, więc no rzeczywiście tak intensywnie ostatnio w tym. I czuć, że rozmawia ktoś z branży, bo tam słyszałam, że na przykład jeden z gości mówi: a, wziąłem to na master. Dopytywała. Ty wszystko zrozumiałaś. Wróćmy do Artura Rojka. No tak. Bo to jest początek to twojego śpiewania. Artur Rojek, no to umownie, bo to właściwie do końca ja myślę, że to też po części menadżer Maciej Pilarczyk, może ktoś inny też z zespołu, ale ogólnie było to związane z zespołem Mysłowic. Rzeczywiście była taka potrzeba, żeby utwory Mysłowic przetłumaczyć na język angielski, a ponieważ wiedziałam, że Artur tak nie jest taki swobodny w tym angielskim, a ja tak zawsze przywiązywałam uwagę, żeby artysta, który śpiewa, polski artysta, który śpiewa po angielsku, nie robił tych byków, żeby to było dobrze po prostu wymówione. Bo jesteś anglistką. Bo jestem anglistką. Oczywiście sama też takie błędy robię i czasem słucham jakiegoś utworu i gdzieś wyłapuję jeszcze u mnie samej takie jakieś małe niedociągnięcia, bo niestety, jak nie jesteśmy stamtąd oryginalnie, nigdy tego nie zrobimy w 100% perfekcyjnie. Natomiast pomyślałam sobie, że nagram po prostu te swoje tłumaczenia, żeby też zobaczyć, jak to frazować. Na kasetę magnetofonową, na jakiś tam dyktafon, czy tam na jakiegoś kasprzaka. No i byłam, w ogóle to zrobiłam zupełnie technicznie po to tylko, żeby rzeczywiście on wiedział, jak to śpiewać. Zupełnie nie było moim zamiarem, żeby się jakoś tam wylansować na tym, naprawdę, mówię to szczerze. Natomiast reakcja była taka: dobra, Kaśka, fajne te tłumaczenia, ale kto to zaśpiewał? I to mnie mówią, przecież ja. No i szok, że w ogóle fajnie, że fajna barwa, że coś trzeba z tym zrobić. I wtedy... Piotrek Mikołajczak, który pracował w Sony, miał możliwość, żeby u siebie w domu nagrać mi takie pierwsze demo. No i na tym demo już nagrałam takie utwory, których mój głos nie musiał być taki mocny. Morciba, Susan Vega, takie covery po prostu klimatyczne, ponieważ zaczęłam słuchać już trip-hopu, być bardzo blisko wszystkiego, co w Wielkiej Brytanii, bo byłam bardzo zafascynowana wszystkim, co brytyjskie. I okazało się, że to jest dla mnie droga, że ja przecież nie muszę się wydzierać. Ja mogę śpiewać delikatnie. Ja muszę zdobywać oktaw. Tak, ja mogę śpiewać klimatycznie. Tak. No i to demo też gdzieś tam poszło w ruch, najpierw po tej mojej wytwórni i wszyscy mówili: kurczę, trzeba działać, jak najbardziej musisz spróbować. No i potem już było futro. No i skąd ta nazwa? Wiem, że 100 000 razy odpowiadałaś na to pytanie, ale
No ale muszę odkopać w głowie, jak to było, ale wydaje mi się, że myśli szły tym torem, że najpierw myśleliśmy, że to napisać futro, bo jest nas trójka. Wojtek, Apel, Konrad Kucz i ja. Futro jako coś miękkiego, jako coś przyjemnego, tak jak ta nasza muzyka. Fajna nazwa, krótka, zawsze byłam zwolenniczką takich nazw, zawsze takim zespołom, co sobie wymyślają młodym długie nazwy. Mówię, słuchajcie, jest jeszcze czas. Zmieńcie to, bo to po prostu już nie tak zostaje w głowie. A jeszcze szczególnie teraz jest taki zalew tego wszystkiego. Dostaliście nominację za 2002 rok. Tak. Do Fryderyków. Widziałam futro w MTV. Tak, tak. Co się stało, że ten zespół się rozpadł? No rzeczywiście, to był taki czas MTV, Viva, ojej, było nas wszędzie pełno, mimo że przecież ta muzyka była, no tam w ogóle ani jednej piosenki po polsku, no taka w ogóle wydawałoby się nie do końca przebojowa tak naprawdę. No, ale ten wasz hicior Where is the Love, tak? Tak, ale Wyspy były po polsku z Fishem, no to tak, to rzeczywiście się przebiło. No ale wtedy też był już i Smolik, prawda, i ten Tea Time ze Smolikiem. To wszystko jakoś ze sobą się łączyło, potem jeszcze to moje DJ-owanie, więc faktycznie miałam takie swoje tak zwane 5 minut, chociaż w ogóle tego wtedy nie doceniałam i chyba nie do końca czułam. Dopiero z perspektywy czasu uważam, że naprawdę działo się bardzo dużo wokół mnie, bardzo fajnych rzeczy. Natomiast cóż, no my byliśmy dobrani w tym zespole na zasadzie chyba kontrastów, bo każdy kompletnie z innej bajki. I to na początku było plusem, takim atutem, a myślę, że po jakimś czasie zaczęło być niewygodne. Chłopcy zobaczyli, że ja w ogóle poszłam w tą karierę trochę bardziej solową, czy też DJ-ską. A oni gdzieś tam sobie bardziej tam w domu siedzieli spokojnie, także trochę byli z boku. Ja może faktycznie coś takiego poczułam, że gdzieś oni odczuli z mojej strony jakieś takie wywyższanie się. Czuli, że jak ktoś robi wywiad, to tylko ze mną, prawda? Że ciągle ja jestem na froncie, a właściwie o nich się nic nie mówi. Więc zdaję sobie sprawę, że dla nich mogło to być trudne. A z drugiej strony Paweł Jóźwicki, który prowadził CC Records, razem z Bilianą Bakicz, zaczęli naciskać, żebyśmy byli jednak bardziej radiowi. Do dziś nienawidzę tego słowa. Piosenka radiowa, przebój, bo to tak naprawdę troszeczkę przyczyniło się do końca futra i nie tylko, myślę, do końca futra, bo w momencie, kiedy zaczęliśmy wsłuchiwać się w przeboje w tych bardziej komercyjnych stacjach i w momencie, kiedy próbujesz się do czegoś dostosować, no to nie tworzysz szczerze. I to po prostu Wojtek Apel bardzo chciał, właśnie Wojtek Apel z Futra, bardzo chciał pójść w tym kierunku. A my z Konradem, no, czuliśmy, że my się coś tutaj zmuszamy. Nagraliśmy jakieś demo, które się nie za bardzo spodobało i to tak po prostu zaczęło się rozłazić. No. A z tego okresu czytałam takie recenzje o zespole i o tobie, że ty nie udajesz sztuki. Że ty dajesz siebie 100% na scenie, jesteś sobą. No, miło mi to słyszeć. Myślę, że zawsze tak jest i jednak wielu artystów tak działa. Podkreślam to po to, że działa. Ta zmiana, no nie wiem, czy wyszła tak, na dobre. Tak. No nie wyszła, bo się zespół rozpadł. No tak, nie? Ale w ogóle nie wyszła na dobre całemu projektowi CC. Pamiętajmy, że CC Records bardzo dużo wniosło do polskiej muzyki, na polski rynek. Natomiast cała ta przygoda trwała chyba z 3 lata tylko, czy 4. No więc bardzo krótko. A czy mnie się wydaje, że ty mu powiedziałaś gdzieś o reaktywacji futra? Nie, myślicie o czymś? Nie, reaktywacji nie, natomiast no, ponieważ w tym roku, na ten rok przypada 20-lecie naszego debiutu, no to myślałam, że może uda się, żeby była płyta winylowa, może jakiś wspólny utwór. No fajnie by było, prowadziliśmy na ten temat rozmowę, ale muszę przyznać, że ja musiałam się potem zająć swoją płytą Nowika 2.0. Bardzo mnie to pochłonęło i no nie wiem, teraz może się jakoś dogadamy na coś, zobaczymy. No to jesteśmy już w Nowice 2.0. Tak. To była płyta wydana z okazji 20-lecia twojej pracy. No już jest 21. Tak, tak? Teraz już 21 Oczko, w tym roku. Pięknie. 30 artystów w 20 utworach. No mniej więcej. Skąd? 30, tak. Dokładnie nie policzyłam, ale rzeczywiście utworów jest 20. Delikatnie policzyłam. Wydaje mi się, że jest dobrze, 30. No możliwe. Z muzykami na pewno i z producentami, tak.
I pytasz, jest skąd pomysł na taką, taką na formę. Na taką formę płyty. No cóż, myślę, że na The Best Of to ja sobie nie zasłużyłam, mimo że za wcześnie. Znaczy, można było oczywiście zgromadzić te moje utwory. No ale wszystkie te utwory to tak, są twoje tylko, The Best. Tak, chodzi mi, że gdyby one były po prostu w tych oryginalnych wersjach, to chyba nie byłoby aż takie ekscytujące. Ja bardzo zawsze ubolewałam, że ja nie jestem zapraszana do takich różnych specjalnych projektów. Że jest jakiś koncert, benefis czyjś tam, albo upamiętniający jakiegoś artystę, albo właśnie ktoś jakąś taką ekskluzywną kompilację i mnie nie zaprasza, bo zawsze mi było bardzo przykro. Więc sobie stwierdziłam, to ja sobie sama zapraszam. Zrobię taką kompilację, na którą ja pozapraszam ludzi. I było to dla mnie zaskakujące, bo właściwie każdy reagował na to bardzo entuzjastycznie. Każdy chciał się zabawić w coś takiego, bo to jest fajna odskocznia. Ciągle pracujemy nad swoimi utworami, a tu nagle można po prostu zinterpretować czyjś utwór. Tych utworów do wyboru też było sporo, no bo jednak tych płyt trochę i ta twórczość ze Smolikiem i moje 4 albumy solowe, no więc tam było w czym wybierać. I ja się bardzo cieszę, bo te piosenki dostały takiego nowego życia i myślę, że niektóre były w swoim czasie niedocenione, a są całkiem niezłymi kompozycjami, nieskromnie powiem. I teraz jak na przykład, nie wiem, utwór Depend on You wykonuje Natalia Grosiak, no to ktoś powie, kurczę, jaka super piosenka. I to chyba z fortepianem. Tak. Tylko z fortepianem, dokładnie. Wiesz co, może przerwijmy teraz. Czy Dworek TV może zapożyczyć coś od Nowiki TV? She is Dancing z Kasej? O, bardzo, bardzo proszę. To teraz byśmy puściły fragment. Mhm, super. Kasaj, czyli? Czyli Kasia Piszek. Mhm. Genialna, absolutnie artystka, za którą trzymam gorąco kciuki. I Kasia była w moim zespole jako chórek i klawiszowiec przez chyba dobre 2 lata co najmniej. Bardzo dobrze wspominam te koncerty. Zawsze czułam się z nią pewnie. Ona tam nie ma opcji, żeby tam coś zafałszować, coś nieczysto, coś nie trafić. To jest po prostu kobieta perfekcja na scenie, a przy tym swoim albumem debiutanckim jako Kasaj no też udowodniła, że ma też no, duże tak, umiejętności. Tak, i niesie ta muzyka. Tak, ona była, ten kawałek był dosyć taneczny, taki twój, a teraz jest taki bardziej melancholijny, sentymentalny. Tak, ale jednocześnie jest na tyle taki soczysty, że, no nie wiem jak to powiedzieć, ta elektronika jest, znaczy, że mimo wszystko on na przykład w radiach niektórych był lubiany, bo jednak, no nie wiem, ma coś takiego w sobie, ta aranżacja jest tak gęsta, że nie jest też taki rozlazły. No, no nie, dlatego powiedziałam, że niesie. No. Chce się tego słuchać. Tak. A jest jakiś wspólny mianownik tych osób, które wykonują twoje utwory? Jak najbardziej. Znaczy tu w ogóle nie ma, żadne zaproszenie nie było przypadkowe, bo za każdą z tych osób stoi jakaś historia. Albo historia związana ściśle ze mną, bo jest na przykład Agim Dżelili, z którym od lat współpracuję, czy Bogdan Kondracki, który był producentem płyty Futro zresztą. I takich osób jest trochę, czy Maksymilian Skiba, z którym zrobiłam dużą część albumu Love Finder, który był bardzo ważny na mojej drodze,
ale są też osoby, z którymi na przykład współpraca wisiała w powietrzu. Arek Kusowski. Spotkaliśmy się przy okazji takich ulicznych, można powiedzieć, spektakli. I od razu się pokochaliśmy i wiedzieliśmy, że coś chcemy razem zrobić. I Arek jest takim przedstawicielem młodego pokolenia, który po prostu darzy mi bardzo dużym szacunkiem. Podkreśla, że byłam dla niego inspiracją. Często do tego wraca, on mnie tak motywuje. Jak mi w ogóle tak mam taki spadek motywacyjny, to on mówi, nie, no Nowika, ty w ogóle jesteś super. I bardzo się cieszę, że zaśpiewaliśmy razem utwór Scenariusz. Ten akurat został zupełnie na nowo i zaaranżowany, i zaśpiewany. Naprawdę spotkaliśmy się w studiu, nie żadne korespondencyjne nagrywanie czy wykorzystanie mojego starego wokalu, tylko zrobiliśmy to zupełnie na nowo. Więc takich Blauka też nie mieliśmy wcześniej okazji współpracować. Świetnie zaaranżowali utwór Lekko, ale od lat wspieram ich w swoich audycjach. Bardzo się z Georginą Tarasiuk lubimy, bo ona też przez lata śpiewa z DJ-ami. Tak jak ja. Więc tu mogłabym o każdej z tych osób opowiadać co najmniej 5 minut, więc to by nam trochę zajęło. Ja dlatego pytałam o ten wspólny mianownik, bo się domyśliłam, że to są po prostu twoi przyjaciele. To są osoby, które coś znaczą w twoim życiu. No tak, albo tacy, których bardzo podziwiam, bo Natalia Grosiak to powiedzmy nie jest aż taka moja kumpela, z którą się spotykamy regularnie, ale oczywiście zawsze do siebie możemy zadzwonić. Natomiast my z kolei obie zaśpiewałyśmy na płycie Pawbicia. No i ja, ponieważ jestem ogromną fanką Natalii tekstów, to ja ją zaprosiłam do współpracy przy albumie Bez cukru i my razem napisałyśmy tekst do Słabości, które zaśpiewał Bolesław. I stąd jest Natalia, no i bardzo, bardzo się z tego cieszę, że to się udało. Czy ktoś ci w trakcie proponowania odmówił? No jedyno, czy musiałaś kogoś dopingować? Nie, ktoś po prostu nie zdążył. Chyba mogę to nawet powiedzieć, że to był Fox i Michał Król. Bardzo żałuję, że go nie ma, no bo też z nim zrobiłam sporo w swoim życiu, ale ja to rozumiem. No są po prostu czasem sytuacje. Zresztą ja troszeczkę to wszystko źle zaplanowałam i było tak, że jak się skończyły wakacje, które tak ta pandemia niby trwała, ale w wakacje dużo się działo, bardzo dużo grań, wszyscy wszędzie wyjeżdżali, nikt nie miał czasu. Więc ja tak naprawdę we wrześniu to się musiałam tak ostro wziąć do roboty, no bo musiałam zdążyć w roku 2021, prawda? No, więc... Tak, a to nie wszystko zależało od ciebie, tak, trzeba było jeszcze skoordynować. Więc ja się nie dziwię, jak jakąś dałam na przykład miesiąc czasu na zrobienie tego, no to jest mało, no bo to trzeba gdzieś sobie zaplanować, to trzeba potem nagrać, zmiksować, no więc ja rozumiem, że tutaj akurat jeśli chodzi o Foxa, no to po prostu nie podołał czasowo, żeby to zrobić. Ale tak to super się dogadywaliśmy. Ja tak na bieżąco brałam też. To nie jest tak, że ja po prostu dałam wolną rękę, a potem zebrałam nagrania, zrobiłam płytę. Na bieżąco brałam w tym udział. Odsłuchiwaliśmy kolejnych wersji. Jeśli chodzi o wybór utworów, to też tak było, że ja to koordynowałam, bo nie chciałam dopuścić do sytuacji takiej, że jeden utwór zostanie nagrany przez dwóch artystów. Chciałam, żeby to był po prostu zbiór różnych utworów. No więc nie można było. Trzeba było to tak na takie etapy podzielić. I przez to jest to taki, dla mnie przynajmniej, bo nie będę udawała, że ja wszystkich znałam, tych artystów. Dla mnie jest to taki przewodnik. Nienawidzę tego scena alternatywna, bo to znaczy, że coś jest obok czegoś. Bo właściwie dobra muzyka się powinna sama bronić, a ona niekoniecznie zawsze się broni. Nie, to znaczy to już jest mit. I, no właśnie, dzisiaj tak już się niestety myślę. Nie broni sama. Dzisiaj ją trzeba podpompować. I powiem ci, że dzięki tej płycie ja poznałam tych ludzi. Fajnie, no to myślę, że o to chodzi. Poza tym wydaje mi się, że na pewno nie było łatwo ułożyć kolejności, ale tu jestem z siebie dumna, bo uważam, że udało mi się taką kolejność w tym albumie ułożyć, że jej się naprawdę fajnie słucha w całości. Oczywiście nie każdy ma czas, bo to jest 20 utworów. Ale można, chyba muzyki. No, ale można to odebrać jako po prostu tu kompilację może dla kogoś mało nawet znanych utworów, no bo nie każdy musi te utwory kojarzyć, ale przez to, że są tak różni wykonawcy, to jest to takie barwne. Stylistycznie no, gdzieś tam mieści się w jakiejś jednej szufladzie, powiedzmy, ale dosyć szerokiej szufladzie, bo jest i akustycznie, i bardzo, bardzo elektronicznie, więc tak... Cieszę się, że to tak eklektycznie właśnie wyszło, ale w jednym kierunku. Wyszło eklektycznie, ale tak, równowaga w przyrodzie musi być. Ty dałaś utwory, a co w zamian dostałaś? No, dostałam przede wszystkim wzruszenie ogromne, że, bo naprawdę no często pierwszemu odsłuchaniu towarzyszyły łzy, bo po prostu...
No to jest bardzo miłe, że ktoś poświęca tyle czasu i starań, bo tutaj ani jakiegoś budżetu nie było specjalnego, ani nic, więc to naprawdę był taki odruch przyjacielski i były takie osoby jak Envy na przykład, które mówiły, słuchaj Kaśka, ja ci przy tym pomogę, ty mi tak pomogłaś na początku, bo to Envy wysłał do mnie kasetę, jeszcze on wtedy się pisał jakoś Envy, jakoś tam inaczej, do dziś tą kasetę mam, więc to są takie historie czasami, prawie że 20-letnie faktycznie. Więc myślę, że to mi dało takie poczucie, że jednak coś znaczy dla tych ludzi. Dało motywację, że te piosenki są fajne, są dobre, więc może jeszcze nie zakopujemy. No, o tobie mówiło się promotorka młodych talentów. No ja to lubię, to jest mój taki konik. Ja bardzo, to jest moja duża pasja, którą mam trochę dziennikarstwo. Tak, mam też taki pomysł zresztą, jak to przekuć na jakieś nowe działanie, ale to na razie jest w powijakach, ale w audycjach moich zawsze polska muzyka, czasem to mi tam na tą zagraniczną brakuje, mimo że też lubię bardzo, brakuje miejsca w audycji, jest tak dużo fajnych, ciekawych wydawnictw polskich. Słuchaj, ale była taka sytuacja, że ci się coś nie spodobało? Ojej, bardzo często. Nie, ale przy tej płycie. A, przy tej płycie. Było że tak. Z tych utworów było nie brzmiał tak, jakbyś sobie wyobrażała. Było tak z zespołem Atlanta, z duetem Atlanta, że przygotowali, powiedziałam, że oni zrobią wyspy, bo tu chodziło o taki dialog i oni akurat mogli ten dialog wykonać. I było tak, że oni przygotowali pierwszą wersję. Ja mówię, fajna jest, ale kurczę, można coś więcej wycisnąć z tego utworu. I oni w ogóle zrobili kompletnie od nowa. I już wtedy był sztos. I no, czasem tak jest po prostu, że pierwszy pomysł niekoniecznie musi być najlepszym. Ciekawa też była historia z Agimem, bo on robił utwór Safest i było tak, że wszystkie utwory były już gotowe. Czekaliśmy tylko na ten jeden utwór. A on cały czas szukał weny. Zrobił jakiś szkic. Ja mówię, fajne to jest, fajne. A on, to nie jest to. Słabe. To jest słabe. Ja mówię, nie, fajne. Słabe. I nagle do mnie dzwoni, nie wiem, jakoś w nocy, nie pamiętam już kiedy, mówi, mam to, słuchaj, przez słuchawkę mi puszcza. Ja mówię, no faktycznie, teraz jest naprawdę sztos. I na, wszystko już było właściwie gotowe, tylko ten jeden element układanki dodaliśmy na samym końcu. No i dobrze się tego słucha, bo to tak się rozwija. A potem się znowu zwija. Tak, no, tak. I później jest takie ukojenie. Mhm, dokładnie. I tak delikatnie mówi dobranoc. A mnie się bardzo podobasz zestawienie głosów twojego ze Skubasem. Tak. No tutaj akurat Skubas śpiewa, zrobił taką jakby lustrzane odbicie, bo ja utwór od dziecka śpiewam z moją córką, on tutaj śpiewa, udziela się jego synek, Borys, który wcześniej nic nie śpiewał, więc to w ogóle też taka fajna historyjka. Natomiast rzeczywiście utwór Tricks, ja do niego ostatnio wracam, który zaśpiewaliśmy razem i Skubas często podkreśla, że od tego utworu dla niego się wszystko zaczęło. Tak, tak było. Rok 2006, to uważam, że ten utwór... Tricks of Life chyba płyta? Tak, dokładnie. I ten utwór jest bardzo cały czas... Envy odpowiada za aranżację. Bardzo brzmi tak dzisiejszo. Nie zestarzał się. Mi się bardzo podoba. Dobrze, powiedziałaś już o tym kawałku od dziecka. Kawałek od dziecka promował płytę... Bez cukru. No właśnie sobie tak myślę, tam się przyznałaś, że nie gotujesz, więc tak pomyślałam, że nie są to jakieś przepisy dietetyczne, o co chodzi, bez cukru, bez lukru, bez czego? Tak, bez lukru, bardziej, no też szukałam jakiejś takiej fajnej gry słów, trochę też w nawiązaniu do tego, że dużo się, no pamiętajmy, że ta płyta powstała na długo przed pandemią, no i nie mieliśmy wtedy takich zmartwień, więc dużo się o tym mówiło, że wszystko bez cukru, że wszelakie diety wchodziły, dużo po prostu tych treści było w social mediach. Pomyślałam, że to trochę będzie przytyk do tego, ale też trochę właśnie, że tak szczerze, po prostu bez jakiegoś naginania się, tak to sobie interpretuję. Czasem człowiek ma ochotę schować się pod taką czapką niewidką. Jeszcze jakby mógł spod tej czapki podglądać, że w rodzinie, że rodzina funkcjonuje sobie dobrze, a tak, żeby mieć takiego świętego spokoju trochę. No tak, na pewno, ale na szczęście jesteśmy sobie w stanie... Tak, trochę odczytuję twoje słowa. tak. Na szczęście jesteśmy sobie w stanie wygospodarować również taki czas, no ale rzeczywiście w życiu artystów jest wiele... Ale masz wiele... taki czas? No, staram się taki wygospodarować, natomiast ja ogólnie nie bardzo umiem... Ja się uczę odpoczywać i to wyszło w jakichś różnych sytuacjach, że ja właśnie...
tak jak słyszę, że ludzie oglądają godzinami jakieś seriale, nie wiem, leżą sobie pod kocem, czytają książkę, ja troszkę muszę sobie to z góry narzucać. Mówię sobie, Nowicka, zrób to teraz. Odpoczynek, kawa, gazeta. Że muszę się tego uczyć. Jakaś jestem taka, nie wiem, to chyba po tacie odziedziczyłam, że cały czas po prostu coś trzeba robić. No, lekki ADHD. Dobrze, skoro tatę teraz wymieniłaś, powiedz mi, czy ty wychowujesz córkę tak jak tata ciebie? Też tłumaczysz jej, że jest panienką z dobrego domu i pewne rzeczy wypada, pewne rzeczy nie wypada. Trochę mi to idzie gorzej niż wychodziło to tacie. Natomiast czasami odkrywam takie różne naleciałości właśnie, jakbym swojego taty słyszała, bo ja staram się jednak, no nie jestem niestety w sumie typem rodzica, który daje dziecku pełną swobodę, jeśli chodzi na przykład o szkołę. To nie jest tak, że ona tam sobie już jest nastolatką, a ja nadal tam wszystko sprawdzam i kontroluję, czy wszystko jest pod kontrolą i czy na pewno tam nic nie zostało przegapione. Albo nie wiem, o wiem, to jest w ogóle typowo mój tata. Mój tata zawsze dbał, żeby ząbki były umyte jak należy i żeby za dużo słodyczy nie było zjedzone. Wydzielał mi po jednym kawałku czekoladki. Mhm. Więc z tymi zębami, no to po prostu ja jestem straszna. No nie mam po prostu dnia, żeby mnie nie zapytać, czy zostały zęby dobrze umyte. Co zrobić? No, silniejsze ode mnie. Jak chcesz śpiewać? No miała już swój mały epizod właśnie, bo tak. Nagrałam ją. Ona dziś nie jest zachwycona z tego powodu, bo to jest taki wiek... Bo jest nastolatką. Że ona się tego raczej wstydzi, ale ja myślę, że ona doceni, bo to będzie dla niej fantastyczna pamiątka. Natomiast muszę powiedzieć, że Nina ma bardzo piękny głos i słuch ma na szczęście, więc no to można do tego wrócić w każdym momencie, ale na razie jest raczej wstyd. Tak, ale nie będziesz jej mówić, że... Nie będę cisnąć, absolutnie. Nie, ja myślę, najlepiej że... być lekarzem, adwokatem. Nie. Tak też nie będę cisnąć, ale też nie można kogoś zmuszać do śpiewania czy grania na instrumencie. Jestem absolutną tego przeciwniczką. Chociaż może na tym takim dziecięcym etapie warto, bo czasem no, jak dziecko nie spróbuje, no to nie dowie się, prawda, że mu to sprawia przyjemność. Więc myślę, że jak dziecko jest małe, to warto i tak było u nas, podtykać wszystko. Tu gimnastyka artystyczna, tu balet, prawda, tu to co... Bo nie wiadomo, co chwyci tak naprawdę, no więc to trzeba sprawdzić. Czasem dziecko podpowiada, że też trzeba poczekać. No. Ja sobie napisałam tu takie równanie. Hip-hop plus muzyka klubowa równa się miłość szczęśliwa, równa się petarda. To wiesz, o czym będziemy rozmawiać? Hip-hop? Nie wiem. Jest taki pan, Mr. Lex, który powiedział, że po prostu jak cię drugi raz zobaczył na randce, to on już nie wyszedł od ciebie i wiedział. To dlatego nie skojarzyłam, że on już z tym hip-hopem po prostu nie ma nic wspólnego, ale faktycznie jak go poznałam, to nosił szerokie spodnie z krokiem tutaj przy kolanach i czapkę. I śniło tobie. No, miał rzeczywiście sen, od tego się zaczęło i w ogóle zostaliśmy tak śmiesznie wyswatani, jak w jakimś po prostu programie telewizyjnym. Ale to się udało i trwa długo. I co ciekawe, on był naprawdę on i nasza relacja to ogromna inspiracja do wielu moich tekstów. Do wielu. On jak ukazała się płyta Nowika 2.0, bardzo mnie zaskoczył, bo taki post zamieścił, a on bardzo rzadko zamieszcza jakiekolwiek posty, że był wzruszony, kiedy słuchał tej płyty, bo dopiero sobie uświadomił, przesłuchując tych piosenek z całego mojego dorobku, ile z nich dotyczy jego i naszej relacji. To ja byłam bardzo tym wzruszona. Bo wy razem... Wszystko no to się razem. Mówi, koncertujecie, tak? No gramy imprezy razem. On jest DJ-em, ja śpiewam, ale razem pracowaliśmy też w radiu. Mieliśmy razem audycję Miastosfera. Jeszcze wcześniej już, dobra, nie pamiętam nawet, jakie te audycje były, ale to też trwało dosyć długo. Teraz prowadzimy razem podcast właśnie Miastosfera. No i tak ale ciągle razem. Wiesz, bo tak się zastanawiam, rozumiem, że ta taka muzyka DJ-ska, no to ona powstaje ad hoc, nie? Ona powstaje tu i teraz. Znaczy, no ona jest, to jest tak, że no to pamiętajmy, że muzyka, granie w klubie to nie jest granie autorskich utworów, to jest granie czyichś utworów. I rzeczywiście jest tak, że ja nie wiem, co on zagra. To jest improwizowane. No właśnie o to mi chodzi, bo ty śpiewasz do tego. Są takie utwory, które się powtarzają, bo wiemy, że one po prostu działają. Natomiast on niechętnie mi zdradza z wyprzedzeniem. Ja czasem mówię, daj mi te utwory tak na 5 dni przed, żebym ja się z nimi osłuchała, może coś fajnego wymyślę.
to na 5 dni przed, to ja nie mam jeszcze gotowego. To jak on mi daje dzień przed, to ja mówię, wiesz co, to teraz to już nie ma sensu, bo to jest po prostu za mało czasu, jedziemy na spontan. Ale to się dzieje pod wpływem publiczności. Pamiętajmy, że te występy nie dzieją się przy osobach siedzących na krzesłach o godzinie 19, tylko to jest środek nocy w klubie. I po prostu to jest taka akcja, reakcja. Ale to trzeba czuć, to trzeba lubić, kochać, żeby to zaśpiewać. Trzeba te utwory po prostu bardzo dobrze znać, bo ja mniej więcej przewiduję, znając już strukturę tych utworów, w którym momencie nastąpi tak zwana dziura, po ilu taktach ona się skończy, bo ja po prostu już tyle lat słucham tego, więc nawet jeśli nie znam utworu, to po kilku pierwszych tam taktach jestem w stanie go tak mniej więcej przewidzieć. To jest teraz okropne, bo źle to świadczy o muzyce klubowej, ale trochę tak jest. No tak, ale ty ją śpiewasz 20 lat, to też jest to wyczucie. Tak. Intuicja. Czekaj, no ale wy jedziecie, no wracacie nad ranem do domu, bo na szczęście pewnie w weekend. No tak, no ale często... Czy nie najszczęśliwa z tego powodu? My najczęściej gramy jednak poza Warszawą. Trochę ubolewam z tego powodu, coraz bardziej ubolewam z tego powodu, bo te podróże są też bardzo męczące. Są oczywiście fajne, bo dzięki temu my poznaliśmy w całym kraju, w tych największych miastach, bo do nich jesteśmy zapraszani, taką masę przyjaciół, że jak my tam jedziemy po długiej przerwie, no to też wszyscy tylko czekają, przebierają nóżkami, żeby z nami też spędzić czas, pójść na kolację, przy okazji tego występu się pobawić, potańczyć, pogadać. Często jeszcze po występie do godzin niemalże porannych. Potem jest jeszcze ta podróż. Trzeba wstać rano, bo my raczej nocujemy, i wrócić. Więc to tak trochę cały weekend jest w plecy często. No ale tak to wygląda. A da się to nadrobić w tygodniu? O Ninę mi chodzi. To znaczy, no Nina... Jak była mała, no to wiadomo, że to było ciężko się rozstać, ale zawsze mieliśmy rodzinę na miejscu, my naprawdę mieliśmy ogromne wsparcie. A teraz z kolei to Nina się bardzo cieszy, jak my wyjeżdżamy. I ona wręcz jest rozczarowana, jak zostajemy w domu. Ja jej mówię, słuchaj, ale ja bym chciała już coraz częściej mieć spokojne weekendy. No, jej się to bardzo nie podoba. I mówi na przykład do mnie, mamo, ale ty korzystaj z życia. I to jest urocze. No więc to się da o tyle nadrobić, że z kolei no, nigdy nie byliśmy rodzicami, którzy wracają do domu o godzinie 17-18 i cały dzień ich nie ma, więc i mogliśmy ją zawsze odbierać, jakoś tak sobie planować swoją pracę w tygodniu, żeby być troszkę więcej dla niej. A jej się podoba to, co ty robisz? Trudno mi powiedzieć. Tak. Myślę, że gdzieś tam w głębi tak, ale ona tego tak bardzo nie uzewnętrznia. Nie ma tak dużo. Często jest takim moim doradcą, jeśli chodzi o jakąś tam stylizację, prawda? Mówi, które piosenki moje jej się podobają. Natomiast nie, to nie jest ten etap, w którym nastolatka chodzi i chwali się swoimi rodzicami. Myślę, że bez względu na to, co by robili. Niestety. Czy to, że jesteś kobietą, tobie pomogło w karierze DJ-ki, myślisz? No, to jest trudny temat, bo teraz bardzo dużo się o tym mówi. Mówi się o tych parytetach, jeśli chodzi nawet o line-up festiwali, żeby było porówno kobiet, porówno mężczyzn. Ja z tym mam czasem trochę problem, bo mi się wydaje, że przede wszystkim musimy być oceniani za to, co robimy i jak robimy, a nie na podstawie płci. Natomiast rzeczywiście prawda jest taka, że w branży muzycznej kobiet jest mniej. Widzę to nawet po tym, jak zapraszam sobie gości do audycji czy do podcastu, to jednak częściej są mężczyźni. Czy no nie wiem, jako muzycy, prawda, no tych perkusistek, to mamy też garstkę. No są takie po prostu rejony, gdzie te dziewczyny są trochę mniej dopuszczane. I tak było zawsze z graniem. Ale mi się wydaje, że to nie do końca jest tak, że mężczyźni nie dopuszczali kobiet. Tylko no, ta praca DJ-ska to jest ciężka tyrka. Teraz już może mniej, bo teraz DJ jeździ z pendrive'em, ale kiedyś, jak ja jeździłam sama do innego miasta z taką ciężką torbą władowaną winylami i potem, no nie wiem, no 2-3 godziny się stoi i schyla po te winyle gra. Potem trzeba iść do sklepu i ten digging uprawiać i szukać kolejnych winyli, po prostu te palce bolą. No i ten aspekt techniczny, żeby nauczyć się naprawdę dobrze miksować. No ja na przykład jestem bardzo taka antytechniczna i myślę, że przez to nie nauczyłam się produkcji muzyki samodzielnej, bo mam jakąś taką barierę. Ale jeśli, bo troszkę odpłynęłam od pytania,
Różnie to bywało, bo myślę, że jak śpiewałam z DJ-ami, to było rzeczywiście trudne, bo ja przychodziłam do klubu i patrzyli się na mnie ci akustycy i organizatorzy, a ty przyszłaś właściwie w jakim celu? Ja miałam pośpiewać, no i patrzyli, że jest DJ, nie wiedzieli, o co chodzi z tym. I miałam zawsze bardzo złe warunki przez to, ani nic nie słyszałam. No nikt mnie nie traktował poważnie, bo po prostu nikt tego nie robił. Natomiast jako DJ-ka, myślę, że dziewczyny DJ-ki, te już, które są, to nie mogą narzekać, no bo rzeczywiście chyba są chętnie zapraszane, ale jest to świat zdominowany przez mężczyzn i może więcej się od nich wymaga. O, na zasadzie, że się bardziej im patrzy na ręce. I to mnie zresztą zniechęciło. Ja rzuciłam granie jako DJ-ka ze względu na to, że wokół mnie taka właśnie zrodziła się taka, wiesz, Nowika przyjedzie, co ta Nowika tu nie pokaże. A ja chciałam tylko grać muzykę, ja nie byłam świetna technicznie. I przez to, że był ten nacisk na technikę, na niekorzyść samej selekcji muzycznej, to ja pewnego dnia, po prostu z dnia na dzień powiedziałam, to jest mój ostatni set. Zakomunikowałam to przez mikrofon i nigdy potem nie żałowałam tej decyzji. To było zresztą w Krakowie. No bo patrz, znowu historia zatoczyła kółeczko. Czy polska muzyka elektroniczna to jest... Ach, źle zaczęłam pytanie. Ile lat ma polska muzyka elektroniczna? Chciałam zapytać, czy jest stara, ale no, to chyba nie pasuje. Trudno to właściwie, jak to mierzyć. No, ukazała się niedawno książka 30 lat polskiej sceny techno, gdzie jest również rozdział napisany przeze mnie, więc można by było na tej podstawie powiedzieć, że to jest 30 lat. No tylko, że to na początku to naprawdę były takie chałupnicze wydawnictwa. Była jakaś scenka, natomiast te oficjalne wydawnictwa, ale nie, już w latach 90. to się, pod koniec lat 90. to się pojawiło, bo ja pamiętam, że miałam takie miksy różnych DJ-ów już na kompakcie. Później Patty Young, to jak ja pracowałam w wytwórni, to Patty Young miała swój debiut. No więc to, tylko to było na początku bardzo takie raczkujące. Natomiast w tym momencie, no tych wykonawców jest naprawdę bardzo dużo. Ale jak obserwujesz tą scenę, zmienia się? Bardzo się zmienia, bo produkcje są na pewno na wyższym poziomie, bo ten dostęp po prostu do najlepszych programów, no jest na wyciągnięcie ręki. Są tutoriale. Bardzo dużo osób w ogóle uczy się, ci co są naprawdę cierpliwi, bo podziwiam. Wystarczy no, poświęcić takie podobno 15 godzin na to, żeby obejrzeć naprawdę i po kolei, krok za krokiem robić to, co tam ktoś mądrzejszy przekazuje, żeby to robić. Elektronika bez śpiewu nie jest nudna? Ile można słuchać? Nie, dla mnie nie jest nudna. Są teraz takie projekty typu, na przykład jest taki z Krakowa, duet Sara Pata, których po prostu uwielbiam. Owszem, są tam wokale, ale te utwory bez wokalu również się bronią, więc no myślę, że ta, przede wszystkim w ogóle elektronika to zrobił się taki bardzo, bardzo duży jakby worek, no, który obejmuje i te elektropopowe rzeczy, gdzie jednak ten wokal jest na pierwszym tle, a ta elektronika jest po prostu w aranżu samym. No i ta elektronika stricte klubowa. Myślę, że te osoby, które taką stricte klubową muzykę tworzą, no to szukają swoich sił gdzieś tam za granicą, bo to bardzo trudno tutaj z tym na miejscu coś zawojować po prostu więcej, jeśli chodzi tak wydawniczo. Ale dużo jest naprawdę artystów fajnych. Na naszym kanale jest koncert duetu Automatic. O, no tak, oj, to też... Stare dzieje, zresztą z Andrzejkiem Rajskim, który tak, jest częścią. Wiem, że się znacie. On stworzył mój pierwszy solowy zespół. I tam jest zespół. Rafał Nowak jeszcze. No, pierwszy solowy zespół, był jakby pomysłodawcą w ogóle, jak to wszystko ugryźć, jak to zrobił, był właśnie Andrzejek Rajski. To na zakończenie chciałabym troszkę o twoich teledyskach teraz, bo ty masz fajne teledyski na tym swoim kanale Nowika TV. Tak, no różnie to bywa. Ja uważam jednak, że ja takiego wielkiego szczęścia do teledysków nie miałam, bo nie wszystkie wyszły tak, jakbym chciała to raz, a dwa, no jednak zmagam się z tą, no chciałabym tych ilości odtworzeń mieć więcej, no ale to teraz jest już podyktowane różnymi innymi czynnikami i też wymaga to inwestycji finansowej, jak się okazuje. To jest nie tylko to, ile osób rzeczywiście to chce zobaczyć, tylko do ilu osób uda się dotrzeć, że to jest. O, to od tego się wszystko zaczyna. Ale tak, no jest kilka perełek, to fakt. Czy uważasz, że muzyka teraz bez obrazu nie istnieje? No trudno jest na pewno. Zauważyłam też taki trend wśród artystów zagranicznych, że
Czasem to jest bardzo dobrze skrojony wizual nawet. Niech to będzie coś nawet prostego, ale przykuwającego uwagę i jednak obraz. Bo no tak, no bez tego trudno. No bo zawsze jest część odbiorców, która automatycznie woli sobie wpisać utwór w wyszukiwarkę YouTube'ową. A wtedy jak zobaczy tylko okładkę, no to tak trochę słabo, prawda? A z jakimś obrazem fajnie się tego słucha. W twoich teledyskach bardzo często występujesz sama. Czy uważasz, że tak powinno być? No bo właśnie, jak szukam sobie Nowiki, to chciałabym zobaczyć, jak ona wygląda, jak ona śpiewa. Nie cierpię tego. Ja tego po Ale prostu... dobrze to robisz, poza tym chciałaś być aktorką. Ja ostatnio miałam spotkanie z Fiszem, to było niesamowite, robiłam z nim właśnie wywiad. I zaczęliśmy od tego, że ja namówiłam go na wspomnienia z teledysku Tajemnica. 100 lat temu. 20 lat temu, dokładnie 20 lat temu. I mówię, mam takie dwa wspomnienia. Było bardzo gorąco i ty w ogóle się prawie do mnie nie odzywałeś. Każdy z nas szedł w swoją stronę. On mówi, bo jeszcze bardziej niż wywiadów nie cierpię teledysków. Nie, nie lubię. Mimo, że chciałabym kiedyś spróbować swoich sił w aktorstwie, ale tutaj przy tych teledyskach to żmudne powtarzanie tych scen i to, że potem jestem zawsze niezadowolona z tego, jak ja wyglądam. Więc jak jest jakiś pomysł na to, żeby mnie ominąć, albo żebym była tylko jakimś akcentem, tak jak na przykład teledysk do utworu Chłód. No uważam, że to jest genialny absolutnie teledysk autorstwa Piotra Onopy i Rafała Cyrankiewicza, gdzie pewne pary są zatrzymane w takich, tak teraz już mówimy, gifach, a wtedy to było totalnie nowatorskie. No i na samym końcu pojawiam się ja i mój partner. O, to mi się podoba, to trwa tylko kilka sekund. No. A z jakimś teledyskiem wiążą się wspomnienia? Coś się wydarzyło? No na pewno z każdym. Teraz, tak na szybko mi przychodzi do głowy teledysk do utworu Perfect Beach. Też było strasznie gorąco i tam jest taka, ponieważ... Dzieci. W tym utworze śpiewają dzieci ze szkoły brytyjskiej i to są dokładnie te dzieci, które są w teledysku. Więc też mają fajną pamiątkę. Jestem ciekawa w ogóle, co z nimi się dzieje, bo to już dawno temu było. I tam jest taka jakby ucieczka od cywilizacji. Ja jadę takim jeepem, jestem najpierw owinięta w jakieś dziwne chusty, w tym upale. I bardzo Filip Kabulski jest autorem tego teledysku. Lubię go naprawdę, bo to było naprawdę budżet bardzo skromny, a uważam, że no sporo tam żeśmy roboty dobrej wykonali. A to teraz się jeszcze dopytam, czyli twoim marzeniem jest może zagrać siebie, zagrać po prostu wokalistkę, zaśpiewać w filmie? No chciałabym cokolwiek w tej materii spróbować, bo znajomi często mi mówią, że jestem dobra w naśladowaniu na przykład innych znajomych i w ogóle... A kogo najlepiej naśladujesz? A kogo byś chciała zagrać? Nie, no na pewno najlepiej by było zagrać postać muzyczną, ale... No tak, ale kogo? To tu się nie przygotowałam. Nie mam pojęcia, kogo można by było zagrać. Ale kiedyś Marysia Sadowska, taki film, tak mi się teraz to przypomniało. Nie pamiętam, jak ten film, jaki miał tytuł. To był film właśnie o DJ-ce. I pamiętam, że ta DJ-ka była blondynką. Wiele osób mówiło, że to jest taki film o mnie. Chociaż Marysia nigdy tego nie przyznała. No mogłabym zagrać kogoś takiego właśnie, kto po latach zmaga się z tym, czy dalej w tej kulturze klubowej tkwić, czy też nie. No nie wiem. Albo... Ale myślisz, zastanawiasz się nad tym? No myślę, że trzeba w sposób naturalny do tego podchodzić, bo zasada jest prosta. Jak mnie to kręci, dopóki mnie to będzie kręcić, to będę to robiła. Natomiast jeżeli poczuję się jakiś dyskomfort, że już tu nie pasuje, albo że mnie to męczy, albo że nudzi, no to myślę, że to będzie ten moment. No, na razie czuję, że to jest już dla mnie troszeczkę zbyt wyczerpujące i może chciałabym się trochę bardziej koncertowo uaktywnić o wcześniejszych porach i jednak grać z zespołem więcej niż w klubach. Ale przyszłość pokaże. No ale ty masz taki swój plan B na życie, no bo jesteś anglistką, uczysz dzieci, ale uczysz dzieci w ciekawy sposób, bo uczysz na piosenkach, tak jak się sama uczyłaś angielskiego. Tak. No mam taką grupkę pod wezwaniem, wchodzą mi na głowę absolutnie, ale są fantastyczne dziewczyny. Zresztą już raz nagrałam je w studiu, to jest też bardzo fajne. Chcę dawać właśnie młodym ludziom, jakby na przekór temu, co było z tą moją szkołą muzyczną. Chcę dać komuś na bardzo wczesnym trochę etapie wolności. Możliwość nagrania się profesjonalnie w studiu i posłuchania swojego głosu, sprawdzenia, czy jest w nim potencjał, nawet jeżeli większość z nich, bo to są zawsze takie
śpiewają jak takie myszki, a potem nagle wchodzą do studia, gdzie nawet ten myszkowy wokal, ten mikrofon złapie i nagle się okazuje, wow, jaka fajna barwa. I chcę tak troszeczkę właśnie dzieciaki ośmielać w takim poszukiwaniu siebie, o. Wow, i nagle 3 oktawy. To wcale nie świadczy o niczym. Tak, nie musi być. Dobrze, ja bym chciała skończyć słowami twojej piosenki. Słabości kochają mnie. Mi się to bardzo podoba. Nie ufam sobie, choć bardzo chcę. I apelem zaufaj. No, każdy z tymi słabościami się, myślę, zmaga. I czasami po prostu ta piosenka, pomysł na tą piosenkę powstał pod wpływem rozmów po prostu z moimi wszystkimi znajomymi, którzy najpierw mi mówią, że mają jakieś silne postanowienie, a potem po weekendzie mówią, że znowu się nie udało. I ja to tak kocham, po prostu wymienianie tych doświadczeń, jak bardzo chcemy i jak bardzo nam nie wychodzi. To jest tak ludzkie, że trzeba czasami o tym zaśpiewać. I stanąć obok, pośmiać się z tego, a nie męczyć się tym. Dokładnie. Do zobaczenia, Kasiu. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.